Dalej kontynuujemy temat targów Budma 2020. W tej części poruszam temat pianki poliuretanowej. Dlaczego warto ją wybrać, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pianki do izolacji domu i tym podobne. Zapraszam do obejrzenia wszystkich części z Budmy. Z okazji mojej wizyty na targach Budma w Poznaniu zatrzymałem się też na stoisku, gdzie chwilę porozmawiamy ze specjalistą o piankach poliuretanowych do ociepleń, głównie w kontekście domów z Bali, głównie w kontekście poddaszy, ewentualnie stropów, myślę, że ewentualnie ścianek szczytowych, które są w szkielecie. Myślę, że temat będzie ciekawy, także jakbyś mógł się przedstawić, jaka firma, bardzo króciutko imię i przejdziemy do tematu zaraz. Nazywam się Patryk Sewiło, firma Izol Poznań, izolacje natryskowe. Od wielu lat wykonujemy izolacje natryskowe zarówno pianą otwartokomórkową, jak i zamkniętokomórkową. Mhm. Myślę, że w przypadku domów z Bali raczej byśmy rozmawiali pewnie o pianach otwartokomórkowych. Zdecydowanie, jak najbardziej. Jak byś mógł powiedzieć przede wszystkim, najbardziej jakby takie główne pytanie, ze strony klientów, które ja też spotykam. Dlaczego klient miałby pomyśleć do domu z Bali o piance poliuretanowej? Dlaczego? Myślę, że główną cechą tak naprawdę przeważającą izolacje natryskowe nad innymi izolacjami jest szczelność. Mhm. Tylko nie szczelność rozumiana często jako tak zwany termos, tylko przy zastosowaniu piany otwartokomórkowej mamy izolację szczelną, czyli wypełniającą całą przestrzeń, czy to między belkami, czy profilami, ale jest to też materiał paroprzepuszczalny. To jest niezmiernie istotne w kontekście właśnie tych takich zarzutów a propos termosu. Jasne. Ja jakby swoje przekonania do pianki jakieś tam mam, nie chcę tutaj tego czasu tutaj twojego też zabierać, bo chciałem, żebyś to ty się wypowiedział, bo moi gdzieś tam widzowie gdzieś tam będą pewnie moje zdanie już też nieraz słyszeli, ale pojawiają się takie aspekty typu o jakość pianek, bo jest ich bardzo dużo na rynku. Oczywiście. Jak to rozróżnić, jak do tego podejść, jak znaleźć dobrego wykonawcę od pianki, jeśli już się ktoś zdecyduje. Tak, oczywiście masz rację, że wielu producentów, aczkolwiek moim skromnym zdaniem najważniejsze jest tak naprawdę wybór doświadczonej, rzetelnej firmy. Bo to ona tak naprawdę powinna wiedzieć, jak to zrobić, materiał skorzystać. Bo w internecie wszyscy się rozmuchują, że są bardzo. No oczywiście, no nie każdy będzie miał czas, żeby jeździć, oglądać realizację, bo to jest faktycznie trudne. Bo jeszcze trzeba sprawdzić wykonawcę, no, poszycie dachowe i inne rzeczy. Tak. No nie ukrywam, że my jesteśmy na rynku już kilka lat i my w dużej mierze bazujemy na poleceniach. To jest jakby najlepsze, że tak powiem, najpewniejsze źródło przekazywania informacji, tym bardziej jakby w branży budowlanej. Ale oczywiście no, nie każdy ma kogoś, gdzie ktoś może polecić. No może opinie na internecie, no bo to też często jest tak naprawdę jakoś miarodajne. My praktycznie na każdej budowie, z którym inwestorem rozmawiamy, pojawiamy się na budowie. Zapraszamy często inwestorów, jeśli mają czas przyjechać do nas na inwestycje, zobaczyć jak to wygląda. No bo można położyć pianę faktycznie tak, że jest to równo, że jest to wygląda. A czasem jest tak, że wygląda to jak stalaktyty i stalagmity. No i teraz deklarowana grubość 20 cm, my czasem jeździmy na budowy, patrzymy, a tu 12, tu 22, ale średnia wyszła 16. No oczywiście, no jeśli mamy dogadaną jakąś grubość, to wszędzie nie osiągamy, minimalnie powinno być tyle. Nie osiągamy jakiegoś parametru, który mamy założony, czy to w umowie, czy w zaleceniach inwestora. Jest to oczywiście trudne, ale no troszeczkę czasu trzeba poświęcić, no tak jak z dekarzem, jak z każdym inną tak naprawdę branżą budowlaną. Jasne, myślę, że tutaj co ważne, co mnie też często przekonuje, do swojego domu nie wiem, co bym jeszcze zastosował, szczerze mówiąc. Jeszcze mam jakieś tam dylematy. Mam nadzieję, że ta rozmowa zmieni. Jeszcze mam jakieś dylematy między jakąś tam wełną drzewną, właśnie ekologiczną, bądź właśnie pianką poliuretanową, otwartokomórkową. To są jednak skrajne dwa tematy, jeśli chodzi o izolację. Tak. Ale jednak jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Tam proekologia, zdrowie i całkowicie. No tutaj też ludzie dużo często wspominają, przynajmniej ci, którzy aplikują te piany, że to jest z naturalnych środków zrobione, aczkolwiek mi osobiście nie chce się wierzyć, że coś, co się rozpręża z płynu, rośnie nie wiadomo jak i nagle jest, nie ma czegoś takiego w naturze, co by w ten sposób działało. Co byś mógł powiedzieć na ten temat troszkę? No ja nie odpowiem tobie, że to jest zrobione z naturalnych składników.
Umówmy się szczerze, jest to chemia. Jakby sami składnik izocjanianu oznacza, że jest to chemia, tylko że ta chemia otacza nas wszędzie, tak? Mamy poliuretan w lodówce, mamy poliuretan w materacu, mamy poliuretan w odzieży termicznej i nikt idąc biegać i twierdzi, ja nie zakładam odzieży termicznej, bo tam jest poliuretan. Poliuretan przy natrysku jest to faktycznie proces chemiczny. Dlatego aplikator jest zabezpieczony, dopływ świeżego powietrza, kombinezon, rękawiczki, ale przy właściwym i w 100% tak naprawdę poprawnym przetworzeniu poliuretanu jest on tak naprawdę chemicznie neutralny. Tak, możemy tak naprawdę przy tym stanąć, jest to nic bezwonne, nie reaguje z niczym. Jak już osiągnie swój stan docelowy, oczywiście, prawda? Tak, oczywiście. No umówmy się, wydaje mi się, że przy produkcji wełny formaldehyd też nie jest do końca w 100% naturalnym składnikiem. Ja też często przestrzegam przed takim wybiórczym patrzeniem na ekologię, tak? Bo tam się mówi, że tu zastosujemy wełnę drzewną, ale zaraz sobie zaaplikujemy, farby lateksowe, tak, które zatkają całkowicie. Ja myślę, że jedyną możliwością jest glinianka, słoma i wtedy faktycznie możemy mówić o ekologii. No wiesz, no takich zwolenników troszkę jest na takie domy, jak najbardziej gdzieś tam to się też ceni, ale tak jak mówię, jak już szukamy ekologicznych rozwiązań, to też trzeba bardzo zdroworozsądkowo do tego podchodzić. A jak się ma zastosowanie więźby dachowej mokrej, a suchej do takiego typu izolacji? Jest to też oczywiście bardzo często poruszany temat. My każdy pomiar rozpoczynamy od pomiaru wilgotności. Zarówno więźby, czy deskowania, w zależności oczywiście od pokrycia. I my trzymamy się takiej zasady, że nie wykonujemy izolacji, jeśli wilgotność drewna jest powyżej 15% wilgotności. Okay. I to jest u nas tak naprawdę duży wyznacznik. Oczywiście temat jakby znacznie łatwiejszy przy drewnie suszonym, czy KVH, to już oczywiście temat jest jakby, że tak powiem, jasny, ale przy więźbie w Polsce, gdzie czasem jest tak, że wczoraj rosło w lesie, a dzisiaj jest na dachu, no to faktycznie jest to temat, którego trzeba pilnować. No też takich więźb trochę się zdarza na rynku, nie? Że jednak tak. Są mokre, więc tutaj... Tak, no też u nas na przykład bardzo istotną kwestią jest, aby wykonywać prace izolacyjne, szczególnie przy otwartej komórce po pracach mokrych, czy po tynkach, po posadzkach. Oczywiście w domu z Bali tego tematu nie ma, nie? Ale no, posadzki się zdarzają. No bo jednak ta wilgotność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest bardzo wysoka. Ale no to już wracamy do tematu wyboru rzetelnej firmy, która nie wpada na budowę szybko zrobić, tylko podchodzi do tematu w naszej ocenie profesjonalnej. Ważny temat, który często pada. Cena. Cena. Porównując może bardziej procentowo do innych poszyć, bo oczywiście cena to w zależności od dystansu, jaki trzeba dojechać, grubości, ilości metrów i tak dalej, Ja powiem tobie szczerze, pytanie bardzo częste. Ja zawsze jakby taką ripostę robię, a ile kosztuje dobra wełna z położenia? Ja wtedy mogę się faktycznie odnieść. Znając jakby rynek i to, że prace tak naprawdę w budowlance idą cały czas w górę, to w naszej ocenie i tak naprawdę według mnie jest to potwierdzone tak naprawdę przez rynek, to te ceny ułożenia dobrej wełny plus położenie dobrej piany, to te ceny bardzo się zbilansowały. Także uważam, że cena nie jest tutaj absolutnie żadnym argumentem. Czy myślę, że tutaj mogę też Cię wesprzeć w tym argumencie, ze względu na to, że teraz też koszty pracy ludzkiej bardzo zdrożały. Tak, w wełnie te koszty pracy ludzkiej są dużo bardziej wpływają na cenę, bo tutaj montaż mamy bardzo krótki. Oczywiście. Znaczy montaż, aplikacja. U nas jakby większym składnikiem ceny końcowej dla inwestora jest materiał, a mniejszym teoretycznie praca ludzka, ponieważ robimy powiedzmy dziennie do 200 metrów. Wełnie jest to trochę na odwrót. Tak. Ale tak naprawdę to, co interesuje chyba docelowego inwestora, czyli koszt całościowy, według mnie jest na bardzo zbliżonym poziomie. No okej. Z takich troszkę dalszych tematów, które troszkę rzadziej padają, ale jednak. Sama trwałość pianki, bo często takie mamy wyobrażenie, że mamy piankę, która jest gdzieś tam montowana do okien. Często też jest jeszcze niezabezpieczona dobrze i ona sobie tam na słońcu jest i widzimy, że można ją tam poskrobać, ona się sypie jak praktycznie piasek. Oczywiście. Jak mógłbyś to przenieść na jednak warstwę izolacji, która jest wewnątrz domu, która często jest też zakryta? Mówiąc szczerze, to troszkę sam odpowiedziałem sobie na to pytanie. Stosując słowo słońce. Jedynym czynnikiem, który powoduje degradację poliuretanu, jest promieniowanie UV, czyli promieniowanie słoneczne. Jeśli piana jest odkryta i ma dostęp jakby światło, to faktycznie ulega degradacji. Ale w przekroju stropu czy połaci dachowej, gdzie mamy to przykryte karton gipsem, piana nie ulega degradacji. To
często spotykane utlenianie się piany poliuretanowej, to jest mit, to czegoś takiego nie ma. Czynnikiem, który powoduje degradację poliuretanu, na przykład przy wokół okien, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie promieniowanie UV. To często jest po prostu wynikiem zaniedbań, gdzie się tego nie zabezpieczyło dość szybko po aplikacji. Oczywiście, no też piana wokół okien, czyli ta taka typowa w puszce, to też nie jest do końca ta sama piana. To jest piana z dużo większymi pęcherzami powietrza. Tu nie wymagane jest jakby dwuskładnikowy. No ale jednak jakby materiał. Z punktu widzenia klienta często jest porównywana, bo to piana to piana. Piana to piana, tak. Dlatego to też odwołuję się do tych argumentów, oczywiście, które podają. Często się to zdarza. Piana to piana, także. Okej. Okay. No może sam coś podpowiesz, jakie tematy, które najczęściej też padają, które są często też jakby punktowane przez klientów, które są też często omawiane, co warto byłoby też widzom mojego kanału też podpowiedzieć. Częstym tematem? Mhm. No temat bardzo newralgiczny i często spotykany, palność. Mhm. Częste pytania a propos palności. Produkty, które my stosujemy, czyli piany poliuretanowe najwyższej jakości, Crossin, to są materiały o klasie palności E, a w połączeniu z płytą GK daje to BS1D0. Mhm. Czyli tak naprawdę przegroda, która spełnia wszelkie jakby wymagania dotyczące prawa budowlanego. W przypadku domu z Bali, no takie pytanie nie do końca ma według mnie sens, no bo budując dom z drewna, no dziwnie byłoby tak naprawdę podejmować temat a propos palności. Także to są takie tematy, które ludzie gdzieś coś usłyszeli. Mhm. No nie będę ukrywał, że też często lobby wełniarskie tak naprawdę ten temat porusza i próbuje według tego zrobić burzę, która tak naprawdę w mojej ocenie nie ma najmniejszego sensu. Jasne. No nie chcę tutaj jakby wchodzić w dywagację a propos palności też domów z Bali, który z grubych elementów no, jest dość wysoki poziom, ale to jest jakby temat na pewno nie tutaj na naszą rozmowę. Ciekawym tematem, który sami tutaj jeszcze poza kamerami zasugerowałeś, jest etap właśnie wykończenia. W jakiej kolejności i kiedy powinno się wykonywać pianę? Bo są firmy, które chcą na przykład, żeby wyprowadzić im odpowiednie haki na przykład pod regipsy, a inne firmy na przykład nie, i na przykład już mogą być też profile, a inne firmy już na przykład tego nie chcą. Więc jak to powinno być, w jakiej kolejności, jak jest to zalecane i dlaczego tak, a nie inaczej? Okej, uważam, że jest to też kwestia indywidualna i jakby też uzależniona od wysokości krokwi, no bo to też jakby jest jakby wyznacznik tego, jak daleko sufitem odchodzimy w dół. W mojej ocenie i my tak naprawdę w 90% robimy to w kolejności takie, że najpierw są wypuszczane wieszaki, plus też często obrobione okna dachowe, potem idzie piana, potem idzie profil. Mhm. Jest to dla nas istotne, dlatego że my dajemy wtedy też pianę między krokiew a płytę GK przy oknie dachowym, co zapewnia szczelność i brak przewiewów przy oknie dachowym. Mhm. No, co z tego, że będziemy mieli świetny parametr na 80% dachu, a okno dachowe tak naprawdę będzie kiepsko doszczelnione albo w ogóle niedoszczelnione. Także jakby dla dachu trzeba pojmować jakby dla całego dachu. Mhm. Nie, że w jednym miejscu mamy fajnie 30 cm piany, świetny parametr, mhm, a przy oknie ktoś podchodzi i czuje przewiewy. Jasne. Dlatego tak naprawdę to dogranie właściwych etapów prac jest dla mnie bardzo istotne. Mhm. A jakbyśmy mieli też porównywać dobrej klasy wełnę mineralną, zazwyczaj to jest 1:1, jeśli chodzi o grubość? Czy jakieś tutaj różnice są? Powiem Tobie tak, skupiając się na lambdzie, są wełny, które mają lambdę niższą, tylko że to nie lambda jest tak naprawdę tutaj wyznacznikiem, tylko jakby sposób aplikacji, no to wrócę do tego, szczelność tej aplikacji. To, że przy skośnych dachach często wełna się obwiesza, ponieważ jest materiałem ciężkim i często w kalenicy nagle powstają duże mostki termiczne, więc... Albo też niechlujność montażowa wełny, tak, przy krokwiach samych jest tak, za luźno, prawda? Bo to jest tak naprawdę trudny temat, żeby tak naprawdę to zrobić. A nie daj Boże, jak ktoś jeszcze wełnę mineralną robi na jedną warstwę, już bez mijanek, to już... No to już w ogóle schodzimy, mówiąc szczerze, do jakości no, izolacji przy okazji tego tematu bardzo nisko, więc tak naprawdę no, ja nawet z grzeczności nie chciałbym tego tematu może poruszać, ale jak już Ty poruszyłeś, to oczywiście masz rację. Także przyjmuje się, ale to nie jest jakby laboratoryjnie, że 20 cm wełny zastąpi, 30 cm będzie zastąpione przez około 20 cm piany. Ale nie jest to oczywiście potwierdzone, nie jest to matematyczne. Powiedzmy w takich domkach pokazowych mniej więcej można takiego porównania użyć. Jasne, jasne. Dobra, dzięki Ci za tą, myślę, krótką rozmowę, ale bardzo konkretną, skondensowaną. Też, najważniejsze też mam taką nadzieję, że jakby treść, którą uzyskałeś, zaspokoiła Twoją wiedzę. Moją i mam nadzieję, że też się przysłuży widzom kanału Wala Idę Dalej. Dzięki serdecznie. Również. Dzięki. Wszystkiego Dzięki. Dobrego. Dzięki. Podoba Ci się to wideo? Daj łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej nagrań pomocnych przy budowie domu z Bali, pomóż mi proszę i zasubskrybuj ten kanał,
a ja w ten sposób będę wiedział, że warto działać dalej. Dzięki.